Praca to jedno z podstawowych oddziaływań penitencjarnych. Bardzo się cieszę, że w zakładzie karnym w Chełmie jest to możliwe w pełniejszym zakresie. Zakład karny w Chełmie to zakład typu zamkniętego. W związku z tym wiele osadzonych tutaj nie może pracować odpłatnie na zewnątrz i hala produkcyjna jest praktycznie jedyną możliwością, aby osadzeni tutaj, ci bardziej niebezpieczni, mogli również pracować, w ten sposób zarabiając na swoje zobowiązania, na przykład zobowiązania alimentacyjne, a również nabywając umiejętności, które później po opuszczeniu zakładu karnego będą dla nich przydatne w procesie readaptacji. Bardzo się cieszę, że firma Arbor angażuje się już w drugiej naszej lokalizacji. To bardzo ważne, aby ta społeczna odpowiedzialność biznesu była rzeczywiście realizowana i takie miejsce jak to jest właśnie przykładem tego, że to rzeczywiście się dzieje bardzo konkretnie i bardzo praktycznie. Bardzo się cieszę, że osoby osadzone będą mogły rozwijać swoje kompetencje, utrzymywać się ekonomicznie siebie i swoje rodziny, a także po opuszczeniu zakładu karnego będą mogły wracać do społeczeństwa jako osoby pełnowartościowe, jako osoby, które rzeczywiście są zdolne do tego, aby podejmować wysiłek pracy, zaangażowania na swoje utrzymanie, utrzymanie swoich bliskich. I takie przykłady właśnie jak ta inwestycja jest czymś pocieszającym i to, że możemy wspólnie realizować tego typu projekty. Program Praca dla Więźniów powstał właśnie po to, aby osoby osadzone dzięki współpracy z biznesem, tutaj właśnie w przypadku Chełma, współpracy ze spółką Arbor, mogli wracać do społeczeństwa. I myślę, że to jest ważne i fundamentalne, to, że osoby osadzone, osoby, które popełniły pewne zło dzięki pracy, dzięki tym możliwościom organizacyjnym, które będą tutaj realizowane, będą wracać do społeczeństwa.